Centra Krwiodawstwa w całym kraju proszą o oddawanie krwi. Na odzew na ten apel w pilskim oddziale Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa nie trzeba było długo czekać. Dostałem SMS-a i się skusiłem po raz któryś tam przyjść, pomóc. To same ukłucie jest takie nieprzyjemne, ale da się to przeżyć. Załoga tutaj zawsze nastawiona dla człowieka pozytywnie, można pożartować. Osobiście polecam, zachęcam. Warto oddawać krew z uwagi na to, że pomaga się innym. Jest to dar, którego tak naprawdę nie można w żaden sposób kupić, więc z tego miejsca też zachęcam wszystkich, którzy jeszcze nie są zdecydowani, niech spróbują, naprawdę nie jest to nic złego. Stali krwiodawcy to jednak nadal za mało. Potrzeba nowych dawców. Wakacje nie sprzyjają jednak oddawaniu krwi. Z miasta wyjeżdżają młodzi ludzie i studenci. Stali krwiodawcy udają się na urlopy, a nowych nie przybywa. Są takie grupy krwi, które wręcz w zasobach magazynowych regionalnych centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa w całej Polsce wyświetlają się na czerwono, czyli alertowo. Zasoby są nie dość, że niewystarczające, to znikome. A niestety okres letni jest to taki okres, gdzie jest zwiększona wypadkowość. Ponadto ze względu na wysokie temperatury dużo więcej starszych osób trafia do szpitali w różnym stanie. Krew jest więc zużywana na bieżąco. Po wczorajszych niskich stanach dzisiaj udało się je uzupełnić. Jednak po kilku godzinach znowu zostały wyczerpane, co widać na grafikach na stronie RCKiK w Poznaniu. Obecnie brakuje praktycznie wszystkich grup krwi, a to jedyny w swoim rodzaju lek, którego nie można zastąpić niczym innym. Bez krwi nie jest możliwe przeprowadzenie wielu operacji, bez krwi nie jest możliwe leczenie pacjentów hematologicznych, onkologicznych. Krew to życie, przenosi krew, przenosi tlen, przenosi składniki różne odżywcze, jest nośnikiem takich substancji, które są niezbędne dla prawidłowego życia i funkcjonowania drugiego człowieka. Jeden dawca może uratować aż 3 osoby. W Pile miejscem oddawania krwi jest oddział Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa na tyłach Ars Medicalu przy Alei Wojska Polskiego 43. Zaczyna się od wypełnienia kwestionariusza, potem kwalifikacja lekarska i samo pobranie. Całość trwa około godziny. Proszę, żebyście Państwo nie przychodzili na czczo. Zawsze coś lekkiego jemy, na przykład wymienię, nie wiem, owsiankę, jakąś jaglankę, bułeczkę z dżemem, z miodem, z chudą jakąś wędliną. Na pewno nie jemy żadnych tłustych, smażonych rzeczy. Należy pić także dużo wody. Krew może oddać każda zdrowa osoba w wieku od 18 do 65 roku życia, która waży co najmniej 50 kg. Za jej oddanie przysługują 2 dni wolnego w pracy, zwrot kosztów dojazdu, czekolada czy ulgi w komunikacji miejskiej. Punkt pobrań jest czynny od poniedziałku do piątku od 7.30 do 10.30. Na wizytę najlepiej umówić się za pośrednictwem internetowego kalendarza poprzez stronę rckik.poznań.pl.